Jesteśmy na dawnych ziemiach biskupów wrocławskich, a obecnie w pobliżu miasta Wrbno, w krainie białego człowieka. To tu Biały Potok wlewa się do średniej Opawy, ta do właściwej Opawy, ta do Odry, a ta do Bałtyku. Obok Białego Potoku kwitnie osada o znajomo brzmiącej nazwie Biały Potok. Paręset metrów dalej sterczą resztki Białego Zamku, który kiedyś nazywano Weisenstein, i wszystko jasne. Liczne asfaltowe ścieżki kuszą turystów o innym kolorze skóry. Nas interesuje leśna ścieżka wzdłuż Białego Potoku. Szum górskiego potoku, armia roślin i drzew, przez którą przeciska się wiatr z bukietem zapachów, przebłyski słońca z dawkami witaminy D3, popisy wokalne ptaków, bardzo, bardzo czyste powietrze i moczopędne właściwości cieku wodnego, to aplikuje natura na ścieżce, która leczy i zmierza do celu. To tu wieki temu mógł pójść na stronę rycerz na żołdzie biskupów wrocławskich. Gdy zrobił co trzeba, rozglądnął się i ujrzał niebywałej wielkości bloki skalne, strome, z szerokimi półkami na szczycie, trudno dostępne, twarde i gładkie i nie do zdobycia ściany. Chyba że spróbowaliby na nie wejść ludzie z Bractwa Skałowłazów, ale to kilka wieków później. Rycerz oczyma wyobraźni ujrzał zwodzony most, punkt obserwacyjny o zasięgu 360 stopni wysoko nad ziemią i kompleks mieszkalno-obronny, który połączono ciągami komunikacyjnymi. Sporządził raport, przesłał do Wrocławia, pomysł klepnęli biskupi wrocławscy, ogłosili przetarg na wyżej wymieniony kompleks, wyłonili zwycięzcę, oznaczyli działkę budowlaną i nanieśli na mapę księstwa kolejny warowny obiekt. Efekt ich decyzji z XIII wieku można podziwiać nawet teraz, w XXI wieku. Zachowały się materiały budowlane marki Natura. Można przyjrzeć się metodzie łączenia elementów. Widoczny jest plan zabudowy, charakterystyczny dla średniowiecznego stylu. I tylko zamku brak. Zamku o nazwie Weisenstein, czyli Biały Zamek. Ale to sprawa wiatru historii. Zapraszam na ucztę. Jest za to przestrzeń do wypoczynku i biesiady. Jest także zaplecze, piwniczka, w której zapewne przechowywano produkty sprowadzane z ówczesnego supermarketu pierwowzoru Kauflandu. Sprawdźcie, może coś jeszcze się chłodzi. A jak kiedyś ucztowano, to zobaczcie. Mętne grille. Spadamy. Czas wybrać się sąsiedzką wizytą do strażnicy Rabenstein, ale to inny plik.